Witam na kanale Kosogranie. Dziś kariera menadżera, Franek Kole, Zaspera, Milka z Metalu. Bratianu, dziękuję za przeniesienie do drużyny seniorów. Oczywiście wielkie podziękowania dla Franka Kole, że zostałeś zauważony. No i że zostałeś przydzielony. Jestem pod wrażeniem. Super. Nieobecni zawodnicy Niko Hamalainen. No niestety się to nie udaje. Ostatnie spotkania, przypomnij tutaj w takim razie zmienić to. No, zawodnicy wypoczęci, mocny przeciwnik. Kto jest na ławce? Bratyniu, okej, to przyszedł do nas junior bramkarz, który jest mocniejszy od naszego Grosza. To on dostanie szansę na grę. Prost Bumbar, ok, dla Felix Maciu. Dobra, na ten moment spróbujemy z nowym bramkarzem, choć no, nie poradzi sobie, nie udźwignie tego ciężaru, no i nie damy rady. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Gaz Metal, zapraszam Was na spotkanie. Piłka Select, oczywiście. Piłkarze Gaz Metalu w białych strojach. A czara, tutaj fajnie, możemy Manu, jakby Manu sprowadzić. Do tego zespołu, ale oczywiście nie sprowadzamy. Madrigali, Gaspar Junior, już piłkarze z pierwszej akcji zdobywają bramkę. Sako. Junior. Dobra obrona naszego bramkarza. Teraz junior wychodzi, a czara. Nie sięgnął obrońca tej piłki. Ni tu. Na spalone niestety. Świetna kontra Gaz Metalu. Prowadzą już 1-0, ale widać, że mają ochotę na więcej. Kostacze. Będzie strzelał. Nie, zejście do środka. Ładna wymiana tutaj z pomocnikiem. Oj, lekkie zamieszanie. Gaspar. Kostea. Ofiarnie Matricardi. I świetnie broni debiutujący dzisiaj w bramce bramkarz Gaz Metalu. Kolejna interwencja Brataniu, ratująca życie piłkarzom Gaz Metalu. Kanda, piękna piłka do Aczary. Aczara musi teraz tylko biec, ile sił w płucach. Widzi wychodzących zawodników. Będzie dośrodkowanie, ładna wrzutka piłki. No i niestety wykończenie Iraku. No nie najlepsze. 22 minuta, to powinno być 2-0. Taki wynik powinien widnieć na zegarach. Stefan.
Deleami junior. Teraz przerzut do Hamalainena. Jest Kostea. Udaje się Kostei utrzymać na nogach, ale podaje do Susicza. Dedak. Sako. Chrzanowski. Nie musiał interweniować. Chrzanowski. Matricardi. Junior. Czara. Dobrze, Nitu. Nitu, świetna piłka. Nitu, czy uda mu się utrzymać ten bieg? Ajajaj, tam chyba był faulowany i to chyba był faul na czerwoną kartkę. Czy tak będzie? Nie. To był zastrzał lekki, to było podanie, to był zepsuty rzut wolny. Teraz Kostea musi wracać za Susiczem. Dobrze, Inaku. Powalczył jeszcze Inaku o tą piłkę. Śliskiego juniora, Sigurdsson. Wreszcie na chwilę pozbawieni futbolówki piłkarze Kluj. Inaku. Spar. Bez problemów. Radzi sobie z piłkarzami w bordowych strojach. Teraz junior. No. Bardzo dobre spotkanie. Bardzo dobre spotkanie Kluju. Widać, że apetyt na remis jest, brateniu. Junior niestety rzeczywiście nie będzie mógł dokończyć tego spotkania. No, Kowaczy, Zipman. Wejdzie Zipman za juniora. Niestety kontuzja naszego podstawowego gracza. I bramka. Brataniu pierwszy raz kapituluje w tym meczu Kostacza. Zdobywa gola. Kostea. Traci futbolówkę. Patrzy na zegar 405. Raczej sędzia skończy. Tak jest, skończy to spotkanie. Kostea. Dobre wyjście do Aczory. Aczora próbował coś zrobić z tą futbolówką. Niestety nie udaje się. 45 minuta. Piłka w grze. Sako. Dek. No, trzeba na pewno coś zrobić, żeby zdobyć drugą bramkę. Nie stracić bramki na wyrównanie. Teraz Kanda dobrze walczy o futbolówkę. Świetna piłka do Inaku. Będzie walczył do ostatniego. No niestety przegrał pojedynek biegowy, ale to wybicie bramkarza Kluj troszkę słabe. Sigurdsson. Czara. Walczy do końca. Kanda. Kanda musi wracać za Kostacze, strzelcem poprzedniej bramki. Dobrze, Kanda wyjaśnia teraz tą sytuację. Wydaje mi się, że za Inaku wejdzie Latacino. I tutaj Czarako, no raczej nie. Tutaj zostaniemy na razie. Jedyną zmianą będzie Latacino, który może wniesie troszkę świeżości w ataki. Gazmetanu. Jest 1-1. No, to nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik, patrząc na
na zespół, z którym gramy. Teraz Kanda pięknie biegnie przez całe boisko, podaje do Latacino. Latacino przegrywa z Matiasem ten pojedynek. No niestety rosło obrońca Kluj no, wyjaśnia tą sytuację bez problemów. Kostea do środka do Cipmana. Cipman jest Latacino. Latacino, Kanda, Achara. I tu mamy 2-2-2-2-2-1. 65 minuta, 2-1. Wracamy do gry. Cipman. Nie tu. Aj, szukał okazji. 73 minuta. Cipman. Aczara. No niestety nie udaje się. Udaje się Kanda, Kostacze, Kanda jeszcze ma Kostacze troszkę siły, żeby tutaj dograć tą piłkę. No i piękna interwencja młodzika, naszego juniora. Bratniu łapie piłkę w rękawice. Dalekie podanie do chyba Latacino albo Aczary, bardziej do obrońców Kluj. Wam nie lubię tej uciekającej kamery na lewo, na prawo. Bratoniu. Gaspar Kowacz. Gaspar zostaje jeszcze na boisku. Teraz Kostea. Latacino. Latacino traci piłkę. Kanda niebezpiecznie, ale skutecznie. Achara do Nitu. Nitu widzi wychodzącego Latacino. Nie udaje mu się przegrać tej piłki, ale piłkę zagrywa do Kostei. Kostea jeszcze próbuje coś zrobić z tą futbolówką. Ostatnie minuty. Nitu, no niestety przegrywa ten pojedynek z Bordiou. Trimty do końca. Oby nie strzeli bramki wyrównującej. Trzeba skasować ten atak. Będzie na pewno dośrodkowanie. Będą szukać okazji. Dobrze. Na szczęście bez faulu. Łatwiej wybronić, chyba ten rzut rożny będzie. O, daleka piłka odchodząca. Brataniu łapie w rękawice futbolówkę. No i oczywiście mamy zwycięstwo. 3 punkty dopisujemy drużynie Gazmetanu. Drużynie Gazmetanu. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Kwasogrania. Trzymajcie się. Cześć.